Nie miałam pojęcia, że nasza szkoła może być celem ataku hakerskiego. Aż do momentu, w którym po wpisaniu ocen z ostatniego sprawdzianu one same zaczęły się zmieniać. Dyrektor zapewnił mnie, że nie ma się czego bać. Zrobiłam zdjęcie kolejnych ocen ze sprawdzianu i miałam rację, rzeczywiście oceny były zmieniane. A my nic o tym nie wiedzieliśmy. Z pomocą przyszła nam firma outsourcingowa zapewniająca usługę SOC. Przy kolejnym włamaniu na serwer złapaliśmy winowajcę. Zdolny, ale leniwy uczeń zmienił oceny swoje i swoich kolegów z przedmiotów, które ich za bardzo nie interesowały.